Kolejna sprawa, projekt uchwały w trybie dwóch czytań, ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Krakowie. Projekt prezydenta, druk nr 1613. Bardzo proszę, pan dyrektor Marcinko. Proszę Państwa, to jest ostatni druk dotyczący drugiego czytania. Potem będzie króciutka przerwa i rozpoczęcie dyskusji budżetowej w zakresie WPF-u. Potem przerwa, głosowania poprawek budżetowych WPF-owskich i potem głosowania tych drugich czytań i wrócimy do pierwszych czytań. Bardzo proszę pana. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jak co roku w tym okresie występujemy z prośbą do Wysokiej Rady o ustanowienie uprawnień do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej w Krakowie. Jest to związane z organizacją corocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku przypada na dzień 12 stycznia. I z uprawnień korzystają wolontariusze, którzy będą okazują specjalne wydane przez fundację identyfikator. W związku z tym przedkładam projekt uchwały pod obrady. Szacuje się, że ustanowienie tego rodzaju uprawnienia może skutkować nieuzyskaniem dochodów do budżetu miasta ze sprzedaży biletów w kwocie około 4180 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tej sprawie nie mamy żadnej opinii. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Zgodnie z tym, że mamy złożony wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania jako sprawy nagłej, ustalam dziś godzina 14.20 jako termin autopoprawek, dziś godzina 14.40 jako termin poprawek.